Czemu kurwa Mariusz Pudzianowski nas odwiedził na statku? Widzisz go kurwa? Pudziana. To niezły Pudzian. Chyba sprawdzę na streamie. Chyba nam statek zaraz popchnie. Tak jak tę ciężarówkę za sobą ciągnął, to tak nam statek będzie ciągnął. No teraz czaję. Dawaj Krasuski, ponapierdalamy się troszeczkę. On banana razem ze skórką ci. Ze skórką. No kurwa, mnie zajebali, bo ta postać przestaje machać mieczem na sekundę. Jakie to jest denerwujące. Ja pierdolę. Ale to wkurwia na maksa. No taki urok tej gierki. Niby na Cezar. Stoi kurwa, cztery szkielety stoją kurwa w jednym miejscu, kurwa wszystkie z shotgunem i weź spróbuj podejść i kurwa zabić jednego. Od razu wszystkie ci jebną w jednej sekundzie i jelo jest skoro po tobie. Najgorsze to, że one nie mają hitboxa dla siebie nawzajem i kurwa przelatują kule na wylot między kurwa żebrami, że tak powiem. Chyba se zmienię na shotguna, bo jednak tak to szybsza jest dekapitacja skurwysynów. No kurwa, i skąd dostałem damage, co? No kurwa, jaki ty masz zasięg z tego jebanego karabinka? Co za pizdy jebane. No, ale on jest tanki, no co tu chodzi? No kurwa, gościu chyba... Nie zdążyłem banana zjeść. I przeżył, nie? Boże, z shotguna w pizdę przeżyć to jest naprawdę dobre. Ale gdzie ten typ? Gdzieś jeden żyje. Zbugowane. Ta, tutaj w tym, tej głównej wieży. No to nie jeden. No, kurwa, między deskami mnie trafił, no co za pedał. Wypierdalaj. Pojebani ludzie. Dokładnie. No kurwa, i na starcie już fali, dostaje pół HP, nie? No przecież to jest kurwa prank.
No wypierdalaj, kurwa, z tym... z tym scyzorykiem jebany chuju. No niestety, na hita nie padają, no. Takie uroki. No one są tanki, te kurwa, z opaskami jebańce. Jest w ogóle obskóra galaksji. Obskórek? No tutaj, pomagam. No lol. 5 bananów zjadłem i tak zginęłem. O kurwa, jakbym tego banana nie wpierdalał, to już mnie na świecie nie było. Buraczki. O, no. Dzisiaj akurat miałem na obiad. No już sobie pomyślałeś o tym, że kolega tutaj ledwo co... Przeżył. No było, było. Nie wiem, nigdy czegoś takiego nie miałem jak ty w sumie. Proszę, ja ciebie. Rozjebani. Leci kolejna fala. Dzięki za tą bombę. No nie gadaj się. Pod nogi. Ja w nią nie strzeliłem. Ale przez tą bombę zginąłem. Gold. Gold. Golden Buko? Tak, Gold Buko. Obscure galaxy. A jeszcze ten, żyje jacyś czy nie? Bo ja tych kurew już nie słyszę, nie widzę. Gold Buko się wyjebał przeze mnie. Butta muzyczka. Kurwa, nie słyszę żadnego skurwysyna szkieletowego. Co jest dziwne. Bo następna fala się jeszcze nie zaczęła. O. Są takie same w ogóle te szkielety. Wolę te niż te złote. Ale mnie zrzucił. Tolo to jest. Mięki. Mięcy. Jeszcze ktoś? O, kolejna. Znowu te? Tu jest masa surowców w ogóle do zlutowania, jak zrobimy tego Simholda. No tak, tak, ale gdzie tu jest sam box jakiś? Do góry. Kurwa, ginę chyba. O, przeżyłem.
Ja pierdolę. Ale napierdalają. Są dwa mobox. Jeden jest na dworze w takiej jakby wieży małej. No kurwa, jak oni biją. Ja pierdolę, no ajma mają jak chuj. No gość mnie w locie trafił, nie? Jebany chuju. Pojebane to jest, że on kurwa przelatuje pocisk na wylot. Przez kurwa kumpla. Co za kurwy teraz lecą? Cały czas te same na pewno. No to dobrze, bo te nie są najgorsze. Te mroczne są kurwa trudne do pojebania. No pamiętasz jak się z tymi rozszerzkowymi męczyliśmy? No one są jeszcze gorsze chyba, no. One są jeszcze gorsze, ale jak jesteś w wodzie, nie? No, ta wyspa to była praktycznie woda. No. Wow, jeden. Uderzenie miecza czy szkielety. Ale ostatnia fala, czy jak? Nie no, chyba nie, no bo to będą jeszcze te fale takie właśnie z innymi przeciwnikami trochę. Może. I don't think so. Mówisz? Nadal te same? O kurwa, trzy szkielety z shotguna. Kurwa, najszybciej tu wychodzi upierdalanie ich jeszcze w tej wieży. Zanim wyjdą. Nie wiem, jak tam wasze zapasy bananów. A u mnie jeszcze 3. Każdy bet to jest ponad 10. O, może nie w każdej. No może, no zła. Nie w każdej, ale... Jak tu jest jeszcze 5 bananów, jak coś u mnie. Berce. Najlepiej na schodach stać, czy trzymać lewy i tak o. Tylko 3 pada. No szybko to idzie, jak tak się w grupie ich pizgamy, nie? Wydaje mi się, że mamy sposób wreszcie taki sensowny na to, żeby ich rozkurwić. Ginę. Dobra, zgin. Git good. O, na zewnątrz się pojawiają. To wbiegnąc, na spokojnie. Nie ma co do nich wychodzić, one przyjdą.
Jebka. Zdarza się. Ale tak gładko idzie. No idzie, tylko kurwa... O, final. Jest final, final fala. No to jak zabijecie tego kapitana, to nie bierzcie tego gema. Ja? Czy jak, co? Co robimy? Najpierw, nie wiem w sumie, czy oni padają, jak się bossa rozpierdoli. Nie, no oni padają właśnie, zmniejszają się. No może. Z tego co pamiętam. No dobra, ale tak czy siak, tylko zielonego gema, wyjemy najpierw beczki, a potem otworzymy krypę. Bo czaszka no ja się biję z kapitanem na zewnątrz, więc jak chcecie, to możecie przyjść mi pomóc go rozjebać. Ja już zostawiam itemy tutaj w bekach. I need backup. Ale fajna muzyczka. Idę już tam do ciebie. O. Nie podnoszcie, tylko zgotujcie beczki. Nie, to ta czaszka zniknie, zniknęła właśnie. Faktycznie. Dobra, bierzemy i spierdalamy. Otwieramy. Dobra, taki kastałek. Nawet sensu nie ma brać. Nie, bierzemy te najważniejsze beczki. Ja bierze tam. Co jest najcenniejsze. Nie, od razu ładuj na statek. Lepiej tak robić. Teraz chodźmy na statek. Aha, Stronghold School. Tego Castawaya to nawet nie ma sensu. Rejcik. A gdzie jest beczka z prochem? Wzięta. Nie wiem czy... Aha, no właśnie, bo kartel... Ta beczka z prochem jest najdroższa z wszystkiego tutaj w tym całym Strongholdzie. Co ty, serio? Naprawdę, ona kosztuje jest 6 koła, coś takiego. Nie no. Gunpowder? Gunpowder, ale... Ale Stronghold Gunpowder, czas. Czy tam Stronghold Gunpowder. No dalej, żwawo, bo jeszcze nam ktoś... No byłem niby na bocianiu, nie widziałem nic, ale kurwa. Po drodze zbieraj się z beczek jeszcze, co tam wlezie. Zwłaszcza dechy. Bo na dechach zawsze można spierdolić. Ja bekę zaniosłem na bocianie, nie? Te skule bierzcie, bo mogą być cenne. W ogóle raz nam Stronghold Chest wyleciał z rekina, czaisz? Lol. W ogóle to powinniśmy się wystrzeliwać z armat po prostu, by było najszybciej. Ale chuj już. Nie ma sensu tego ustawiać. Po prostu zbieramy i spierdalamy. Ta, pełno naznosiłem kul, ale drewien tu, lecz drewna nie ma za bardzo. A sam siebie nie mogę wystrzelić? Możesz. Tylko musisz najlepiej ustawić tą, nie? Oh fuck! No właśnie. No właśnie. Sam sobie musisz najlepiej tak ustawić. Szybko rzuć okiem Edwin na czy nic nie płynie jeszcze, zanim się będziesz szedł po kolejną tam partię. Jo. A bo jeszcze, jakbyś ty patrzył, to byś pomylił piratów, kurde, z widmo i... Ja nie biorę na siebie takiej odpowiedzialności w tej sytuacji. Nie ma nic. Obskura galaxy. Ta Obskura galaxy to chyba płynie z drugiego końca mapy. Nie no, zbieram. W ogóle jakiś Mysterious Wheel, jakiś dzban, nie wiem, mieciany czy co to jest. Nie widziałem jeszcze takiego czegoś w tej grze. Może coś ich będzie warty.
Dobra, ostatnia chyba rzecz została, to lećcie tam jeszcze po nią, ja już od razu ustawię kurs na odpowiednie miejsce. Nie, dobra, chujowo to. To wystrzeliwanie. Co tu jeszcze w środku zostało? Gunpowdery nie bierzemy, nie? Można Ej, wziąć. bardzo zapomniał. Tu jajko jest, no. Właśnie. No. Wszystko wzięte? No już teraz to na Jeszcze nie, pewno. bo tu jeszcze jest czaszka w środku. Ojej, dobra, to zaraz. Czy wyładuję towar? Weź tam Tutaj tylko skończy banany dobrze. są, ale desek żadnych nie znalazłem. Ja gdzieś tam widziałem. Dobra, myślę, że trzeba spierdalać. Nie ma co się bardziej już tutaj zagłębiać. Dobra. Edwin, już nie lutuj, tylko chodź. Nie ma co się tutaj narażać na atak z każdej strony. Przygotujcie sobie deski. Znaczy, no, Edwin sobie też przygotuj deski, żebyś miał fulla. O, widziałem. No, nagrane zostało. Jak tutaj kolega płynie kurwa z drugiego końca mapy. No. A się śmiał kurwa z tego. Z mleczyka. Ta z Golden jak? Buko. Nie wiem, Krzysztof, czemu ty sobie takie coś zostawiłeś? I czy ty w ogóle o tym wiesz, ale jest dosyć śmieszne. Ale, że co? No masz, jak my mamy tam coś tam, The Ancient, Hunter of the Ancient Terror, coś takiego, to ty No. masz podpisane Gold Buko. Serio? No. No kurwa, to ja mam sam zapierdalać z tą kotwicą. Na jak? Maciu się dawaj, chodźcie, pomóżcie mi. Tak rane to zostało. Co to się stało? Co? Moja postać kurwa lewitowała i tak podleciała taki kurwie do tego, do mnie. Czekaj, Dajesz już ci zabijam. znika? Za chwilę, Nie to nie zabijam. teraz. Teraz się skupcie na grze. Później wam wyślę i powiem, w której minucie to było. Ajajaj. Zawsze coś z tą moją postacią, to musi być. No, nie powiem, nie O, to powiem. zgaj. Odpalił kurwa anti-gravity mode i... Przyleciał jak te widma z Mortal Ta, kurwa szkieletor. Ty, a ty se tą szabelką to nie machaj za dużo, bo... To tym bardziej na bocianim. Nawet tam nie wchodzę. Lepiej nie. Sprawdźcie, czy dobrze płyniemy. Dobrze. Możesz trochę w lewo dać. To co, go Kraken. No, tylko nie mów tak nawet. Dalibyśmy radę. No chyba tak, ale... Ale by była znowu pazerność na lód po nim i co innego by nas zatopiło. No. Co jest? Aha. Okej, dobra. Ktoś przybił nożyk, widzę. Dobił swój nóż. O, ale trzy skarby obok siebie są. Tam gdzie byś nie kopał, to i tak wykopiesz. O kurde, cztery questy. Gdzie trzeba Charlotte?
Nowe wdzianko się w końcu kupi. Tut turururu tut turururu tut tut tut. Ten kartel nie widziałeś jednej akcji, ale raz ten model tego Edwina się zmienił kurwa w goryla. Przez jak? Chodziłem po drabince, nie? I tak jakbyś chodził po czworaka i tak biegłem. No lol. No. No ja myślałem, że jakiś kurwa zwierz na pokładzie się pojawił. Jest kurwa. No a żagle, które ściągnijcie, bo żebyśmy nie jebnęli za mocno. Rozejrzyjcie się, czy nic nie płynie. No nic. Na kotwica. No, Lolek to obraca. Dobra, no będzie git. Dobra, bierzcie ten, ja zalepię dziurę. Teraz krzyku, patrz, jakie będą tutaj zarobki z tego. Na górze jest ta beka, to nie wiem, ktoś bierze, czy ja mam po nią iść? Nie odpadł przypadkowo, nie? Dobra, to nie, to idźcie po tą bekę. A idę zanieść już przyprawy. Uwaga, za chwilę. West. Tyk. No i 3 kafle. 5 koła za co? Na przyprawy. O kurde, naprawdę? Tak. Zaraz pokażę ci się. O, te. No nie, to nie przyprawy, tylko. No ale ta skrzynka. Myślałem, że to przyprawy. Moich wrogów chyba. Zobacz, jakie będą drogie te prochy kości Oskara. Pa. A, ale tanio wyszło. Ostatnio było chyba z 8K. No dużo było więcej. No ale to jest losowość niestety. Ale i tak, kurwa, wyjdzie nam ze 20 koła na tym. Wzbogacimy się. Masz kwota 1000. Co sprzedałeś? Czaszkę złotą. A. A, to ta. Vilanius Bounty School. A, Vilanius. O, pucharek magmowy, ale gdzie mogę tą czaszkę to sprzedać? U takiej szmuli w namiocie. Tak. No to nie jest ten sam pucharek magmowy. Ciekawe, czy będzie droższy. Chyba tańszy. Nie, będzie tańszy. Wygląda biedniej. Tak, tak, bo to jest gobelin, a nie, czy tam... Nie gobelin, goblet? 97? Chyba czaszkę Bednaza sprzedałeś. O kurwa. No to właśnie to jest ten, co ja mówiłem. To widocznie mi się po prostu pojebało. Ale przynajmniej jak spleci. O, commendation dostałem, nie wiem czy by ten skoczył do wody. Stronghold School jeszcze będzie droga. Ryczący pucharek. Roaring? Nie wiem, nie słyszałem. Ile ten cukier kosztował? Ciekawy jestem, ile ten relik będzie kosztował.
Relik, ten to jajko. No, no. Trzy koła. Nie, trzy koła to za czaszunię, co ja kupiłem. Znaczy przyniosłem. Dobra, teraz będę sprzedawał. Nie no, nie mogę nigdzie tego sprzedać, lul. U tego gościa to jest. U tego gościa w namiocie. O, Mysterious Vassal. Tu jakaś w ogóle. O, strona. Srebrne. Ta srebrna zestawa nie będzie raczej za droga. Raczej nie. Ten co biega. Do nas chodź tu. Gdzie? Na plac. Czekaj, bo próbuję to sprzedać i nie mogę nigdzie. No tu. Tutaj te jajo sprzedajesz. Zależy jakie jajo. Jak to jak, o czym myślę, to chyba w porcie największy popyt będzie na to. Mam 909 tylko? No te zestawy ogólnie nie są drogie jakieś. Skrzynie są cenniejsze. Peculiar relikt. No i kastała i się zestał. Damy. Wiadomo, nikt nie chce takiego gówna nosić. Ja idę sprzedać 10 tysięcy mam. Srebrny pucharek. Steel droższy to niż... Vegan powdery? No to też, to też. To w porcie tutaj do tej bobeczki. A ile jest tych gunpowderów? Jeden, nie? Dobra, ja muszę odłożyć ten kulę. Zlutujmy sobie tą wysepkę. No. Zawsze coś. To chyba do 300 chodzi. Ten gunpowder. Kurde. Ten poziom mi brakuje. No otwany. Dobra, pokaż mi te ciuchy, jakie tu mają. Dobra, dodujcie tam kule i te wszystkie rzeczy. Ja tam zbieram, co mogę. Kul zawsze jest, kurwa, ciężko dorwać. Osiem kul. Tragedia te ciuchy tutaj są, nic ciekawego. Chyba te krakenowe kupię, bo przecież... Czyli nie doczekasz się. No nie mogę, no widzisz, że tu nic nie ma. A będzie płynąć na wulkanicz, na wyspy. No, chyba... da się zrobić. Ale jeszcze pozbierajmy lód, zanim gdzieś tam płyniemy. Mamy już ponad 100 kul. Plus jeszcze 6. Bo nie wiem, czy dodałaś. Nie. Nie wiadomo, jaki damage chyba taki jakiś zrobić. Problem z serwerami jest, bo dziwnie te sklepy działają.
No, czasem tutaj jest jakiś problem. Ta grafika? To wysprzęgli... Co, co, co? Grafika? Wysprzęgli jej z liścia. Ha. No, zrozumiałeś? Tak. Że fika, że podskakuje, że kurwa ma jakiś problem. No i dokładnie. Tak samo jak ty. Ta. Fikasz. Jak to fika szybko znika. Zielona kula. Jakieś nocy, nie wiem o co chodzi. Że śpią. O, OP kula. Tylko trzeba trafić. Łoki Seedog. Payment Hoarded Compass mogę sobie kupić za 200, niech będzie. Ale bez sensu. Dobra, płyńmy. Wariaty. Dobra, jeszcze zapełniam, że tak powiem, kieszenie tutaj i płyniemy. No jestem już tak pełne, że tylko czekam, żeby jakiś strój kupić. No, nie chodzi o pieniądze, chodzi o deski, chodzi o kule. Również wiem. Też ponieważ. Podnosimy. Fajne mamy kule, już widzę. Desek 67 może być. Zapomniałem jeszcze ten. Takie jedna z drobnostka tutaj zrobić. Mianowicie żagielki. Tak. I babeczkę naprzód. Gold Buko. Gold Buko jest. Dobra. Powiedzcie mi ten, czy tam ktoś sprawdził, gdzie mamy płynąć, tą mapę, w ogóle, cokolwiek? To ja mogę. Mario, to dobra, dobra. Dobra, tak, tak wygląda ta wyspa. Aha, to już ty sprawdzasz? Dawaj, to... weź, sprawdzaj. Ładowane. A jest flota tych statków widma jakby co. Jest ich chmurka. No to jest niezła naparzanka, jak chcemy tam płynąć. Ja myślę, że to nie czas na to. Możliwe. Że Krzysztof się musi... tutaj do gierki. Chyba to. No to jest to. Ta, no. Dobra, no to oznacz mi to. I my musimy płynąć na SW. Dobra. Dobra, żagielki. I napierdalamy. I full speedik. Możemy teraz już mieć cały zespół. Biorę sobie teraz granata i napierdzielamy. Dawajcie, koncert robimy. Każdy inny instrument. Bęben jest. O, no i pięknie. Aha.
No i to jest zabawa. I następną melodyjkę. Dawaj. Słony Circle, Hunter of the Ancient Terror. Reflex również, Hunter of the Ancient Terror. I Obscure Galaxy 34, Gold Buko, hello. Dobra, next music. Kurwa, nie grajcie, kolejna muzyczka. Dobra, trzeba trochę kurs zmienić, także koniec zabawy. Koniec imprezy. Ten jedną nogą stoi na tym dziobie. A mówiłem, że dobrze. Debituje. Jakie ma... Co za Polak? Co mówisz? Klapki. No co? 10 stopni na dworze i... od razu. A jak groźnie wygląda, jaki ma groźny pysk. No, ty masz jedno oko krzywe. Ta. Tam w chuj z jego okiem. To nie to jest problemem. Jego model postaci chyba pojebało generalnie wiele razy. No trochę. Ale musimy trochę w lewo pójść, bo zaraz jebniemy wyspę. Jakbyś tak stał na tym maszcie w In Real Life, to żeby się złamał 3 razy. No jasne. Gdybyś tak tańczył na imprezie, to chyba byś został sam w klubie. No. Byłbym tańczył nad zwłokami moich wrogów. To by się dołączyły, bo by myślałeś, że to Fortnite. Yeah, sure. A ten sisiak, co tam robi? A przy mapie stoi. Ja przy mapie patrzę. No, on rysuje mapę. W prawo. To nie jest ta wyspa teraz, na blisko. Nie. No kurwa, co marnujesz kulę, jebańcu. Odstraszam, szkielety. Jakby była deska, już bym ci kazał na niej tańczyć. No jeden okręt. No niestety. Brakuje nam jednego, kurwa. Ziomka, co nic nie waży. No. Mogę mu pożyczyć kilogramów. A to musiałoby być ich 3 co najmniej. Ta. No i wyskoczy, kurwa. Dawno tego nie robię. Dalej, zawracajcie. O, płyniemy dobrze. Z
Zaraz wam statek przeteleportuje. Ta. Niezbyt urodziwe te syrenki. Kto wybrzydza ten... Lol. Patrz, Mateusz Bednarz. Gdzie? No, słyszał ten żart jego grafica. Ta? Grafika, no nieźle. To witamy serdecznie, przyjaciela. Kuwa, jak on to 10 minut temu napisał. No ale poprzednia wiadomość była w 2.16 i napisał haha. Nie wiem, co żeśmy wtedy mówili. Nie, pewnie obrażaliśmy kogoś. W ogóle to widzę, że na tym statku to generalnie tylko papier toaletowy się rozwija, bo nawet nikomu się nie chce żagli ustawić. No co poradzisz? Jeden w telefonie, a drugi nie wiem co robi. Może też pisze. Pisze to tam egzamin gimnazjalny. A. Raczej nie. To już ta wyspa, nie? Ta. O kurwa. Co? Co za begi. Też wypadł? O, to mu nawet pomacham. Również. Halo, halo! Tej, bo uderzysz wyspę. Ta, ale troluję. Przecież widzę na trzeciej osobie jak ten. Jak to wygląda. No jasne. No ta. Aha, to było... Aha! Ej, on słyszał ten żarcik o tej... O tej czaszce. O, totalnie. O. Szanuję, szanuję. Dobra, żagielki do góry. Genialne. Ale to było nawet takie podwójne nawiązanie i dosyć, że z takiej konwencji żartu, że bieda i w ogóle, to jest jeszcze to, że on też był szkieletem. Dokładnie. No i chuj. Bo nikt kurwa żagla z przodu to nie zwinął, nie? Po chuj, nie? Genialnie. A se jebnijmy w wyspę, co nam szkodzi? Wylałem tą wodę? Dobra. Odłożyliście cały sprzęt, żeby móc ten, no, kopać rzeczy na statku? Znaczy co ja pierdolę, żeby zgarnąć lód z wyspy? Chciałem mapę otworzyć i... Ej, słyszę tą syrenę gdzieś pod wodą. O, jest zielona! Zieloną to nie pamiętam, czy solo, czy we dwóch trzeba było jebać. Na dwa baty. W którym miejscu? Tu, chodź do mnie. To ją rozpierdolimy. Aha, ja nie mam szabelki, czekaj. No dobra, to idź. A ten niech tam kopie. Tak. Niech tam kopie skina po głowie. No właśnie. A Mateusz tym bardziej powinien się przyłączyć. No. Dobra, to ho. Podpływamy i od razu napierdalamy. Po prostu pizgaj.
Ona jebnie. Musi jebnąć. No jeba. No i mamy merodzika. Czyli zielona jest na dwóch, dobra. Kurwa, uwaga, beczkownik, chuj. No i chuj, elo. O. Jednak się nie wysadził. Daj rybik, dlaczego tak? Ty w TFA dwójkę grasz? To by się musi totalnie nudzić. Nie, on przecież ten. To na pewno jego brat gra. Getto. Ja mu chyba też się nudzi. Już nie ma nikogo w obozie. W getcie no to nie ma co robić. O lol, że on to o tej czasce słyszał, to genialnie. Nie, to taki killa. Za dwóch. Dobra. No ale on jest w ogóle stream snajperem, nie? Tak. To by miało być gdzieś tu? No dobra, może jednak nie, a może tu bardziej? Kurwa. No musi być gdzieś w pobliżu, bo... No kurwa, naprawdę? No co? Nie pierdol w tym momencie już, bo to już jest kurwa prank. No kurwa mać. No nie da się wysadzić gościa z shotguna, nie? Przecież to jest nie... Dobra, kurwa. Idę na statek i wyjebane jajca. Ty kopiesz, Edwin, tą skrzynię? Ja ją próbuję znaleźć po pierwsze. Aha. No, czaszkowników tej z beczkami to tu jest pełno. No, im zabił. Ja to musi być gdzieś tu. Panie doktorze. Chcę popełnić samobójstwo. A może nie tu? Pan pobiegaj. Kurwa, ciężko powiedzieć. Bo to może nawet nie być to miejsce. Zezar, żeś odjebał. Tylko ja sobie coś ubzdrałem. Nie no, tak wygląda, jakby to było tu. Kurwa, dobra, chuj. Musiałbym wejść do góry. Ale spoiler. Przynajmniej już wiem, jak Thanos umrze. Ant-Man mu wejdzie w dupę. No to chyba nie tu jednak. A ty kiedy idziesz na tego Infinity War? Poniedziałek. Albo wtorek. Whistles. A wtorek to nie jest czasem kurwa drugi? Nie wiem, a czemu? No to drugiego to na działce, nie? No jak? Dzisiaj jest 27 dopiero. No. No co, chcemy coś na działce ogarnąć? No, znaczy chciałem po prostu się wybrać i zacząć tam ogarniać, ale to w sumie niekoniecznie... Ja drugiego grilla jeszcze się weźmie, nie? Jak chcesz, bo ja mam swojego również. No, to nawet by się przydało, bo mu jest w takim stanie, że tylko można na tym, na kurwa, tych tackach robić, nie? O. Bo generalnie grill to jest ujebany w chuj. Więc na tych takich aluminiowych, nie? Znaczy ja zawsze na nich robię, ale generalnie... No, tak to wygląda. Ale tak, trzeba ogarnąć węgiel. Mama powiedziała mi, że coś tam zacznie sprzątać. Sama. Brykietu to chyba mam nawet, ale... Nie, ale zwykły też by się przydał.
Brykiet się niestety nie pali. No brykiet się dorzuca, jak już się rozpaliła tak No, porządnie. biorę tego chesta. Tak, gdzie jest chest? Edwin? No, rzuciłem mu pod nogi. A, dobra, to ja też mu rzucę pod nogi. To możesz sobie wziąć. Tu kolejnego ci kładę. Oj, oczywiście zasadzka. A, frajer. Nie ma problemu. Moja stawka 3000 orenów. No wypierdalaj ode mnie, kurwa jebana. Kurwa, nie masz talentów. Ta, Magda Gessler będzie z Dorotą Weltmeister walczyć na FMA. Chodź za tam. Tylko z internetu. Kraken, patrzcie, Kraken! Widzicie to? No. No to dalej, płyniemy tam. I typów wyjaśniamy. Ha. Dobra, kotwica do góry. Gold buko. No dobra, możemy tak zrobić. Ale mi się wydaje, że Karken rozwali. A nie, to jest mały stateczek w sumie. Slut? A, slut. Żegielki napompować i lecimy. Dobra, niech się każdy przygotuje. Chyba, że soja robimy z nimi. Co wolicie, napierdalanka czy sojusz? Co, ty gasimy petów i krakena. Bo możemy im krakena rozwalić i nagle typ się wpieprzy na statek i zniszczy wszystkich trzech. O, rekina mamy na plerach. Jakiego? A, to ten chujowy. Czekajcie, opłyniemy, nie wpłyniemy w tego, tą plamę tego Inka, tylko opłyniemy ją i od drugiej strony im się wpierdolimy, nie? No, no. Wydaje mi się, że oni wypływają z tego krakena w sumie. Dlatego nie wpływamy w to czarne, bo w tym czarnym to płynie się o wiele wolniej, nie? W tym atramencie. No, oni uciekają, nie? Ajajaj. Ale może coś mają na statku, bo Kraken, wiadomo, nie atakuje tak od pizdy. Dobra, ten, żagle trzeba ustawić, bo skręciliśmy trochę. Dwa statki widmo? Ej, pierwszy żagiel dobrze jest ustawiony? Właśnie chujowo. No to dostosuj tam jak możesz, strzelają do nas. Ale spokojnie. Dojebiemy ich. Możecie tam załadować jakąś kulę, taką lepszejszą. Dobra. Będziemy walić podwójnie, jeden... Żagle, 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 żagle. Typ, bieg! Ale dostał ze snajperki. Wyjebał się! Jakiś Abdul. Ja normalnie odwracam się i dostał ze snajperki do scope'a. W ogóle się go nie spodziewałem. Ej, trzeba na pewno i płynąć, kurde, żagielki. Oni wyrzucili te beczki, kurwa, z tym. Nie widzę, czy dobrze płyniemy. Dobrze płyniemy? A no. No. Jak są jakieś beczki, to trzeba zestrzelić w tej wodzie póki jeszcze. Tak, tak, dokładnie. Bo oni robili tego myka właśnie. Tu już widzę, jak świeci się złoto. Ale to trzeba jakoś od boku płynąć. Trzeba od razu armaty obniżyć. Ale mamy szybsze od nich. Szybszą łódź. Więc bez problemu. No, ale od razu przeskak... Dostał. Nie przeskakujecie? Dostał.
Przeskoczył, przeskoczył, dostał. Ła! Serio. No naprawdę, kurwa, czemu nikt dział nie naładował? Dobra, idź do działu. Load. Ładowane są. No to jedno było chyba niezaładowane. Tak, akurat to, z którego miałem napierdalać, tak? Obracaj, obracaj, obracaj. Obracaj, obracaj. Obracam. Za szybko. Złóż żagle. Albo chociaż jeden. No teraz to już chuj. No ja dwóch żagli nie jestem w stanie obrócić na sekundę. Ej, bo oni w nas walną. Dobra, dostał. Kurde, cała w lewo. Wyspę czasem nie uderzysz? Nie, no co ty. Z palcem w dupie ją ominiemy. To nic. Kurde no, naprawdę. Gość się prawie oberwał. Znaczy statek. Kurwa, nic nie widzę, nie wiem gdzie oni są. Dostał. Nice. Żagle zwijajcie albo kotwicę opuszczajcie, jak chcemy zrobić nawrotkę taką porządną. I od razu ją podnoście. No nie, nie opuściłeś jej, wariacie. Nie, teraz nie ma sensu już. No dobra, chuj. Za długo to trwało. To się robi albo od razu, albo wcale. Tak to generalnie powinno wyglądać. Kurwa, jakaś noobska łódka z nami. Prawie wygrała, no uciekła nam. Nie no, wygrać to nie wygrała, wygrać tam chuja zrobi generalnie nam. Dobra, do armat. Teraz będzie konfrontacja, o! Kartę drugą armatę powinieneś obsadzić od razu, bo tam strzelanie kurwa z tych pistolecików to generalnie na chuja jest. Kotwica od razu, nawrotka. I pomagajcie mi od razu ją podnieść, jak się wypierdoli. Dobra, podnoście ja ten do steru. I git. I teraz jesteśmy na prosto. Nie wiem tylko, czy na takim okręcie to jest w ogóle sensowne robienie tego z tą kotwicą, bo na tym małym to generalnie zajebiście wychodziło. Ja nie wiem, czy oni w ogóle coś mają w tym statku, czy to jest sens się z nimi jebać, nie? Aj, trzeba. Tak dla zasady. Dla zasady, no. No oni zaczęli strzelać. Tak no naprawdę. Właśnie, żeby nie położyć, my jesteśmy gorsi. Jesteśmy chuje jakieś. Musimy ich wyjebać wszystkich. Dalej, pod wiatr też nagle. Pod wiatr to już są. Ja bym zrobił właśnie tak jak oni, czyli jeden robi abordaż. Po prostu im tam się wpierdala i ich zabija. Tej. Co? No jasne, płynie tutaj. Bra. Pies. Chwyci się na 100% drabinki. Nie, nie chwycił się. Jest za nami. Gdzie on jest? Za nami, ale już pewnie serenę chwycił, nie? Aha. A gdzie ich okręt? Ty, widzę go. Przodu, przed nami. Dalej. Wykręcaj ten, żagle.
Trzeba abordować bossa. No tak, no w tej grze generalnie ten abordaż tylko wychodzi. Te harpuny dodadzą do tej gierki i to będzie w ogóle easy. Wszedł! Wszedł, chodźcie, picie. Ja łapię kotwicę, a wy go napierdalajcie, dobra. Kotwica dobra. Podniesiona. A, frajer. Banany se weźcie do abordażu. Skręcają. No teraz napierdalajcie, do działu! Modujemy. Gdzie ty Edwin jesteś? Bo do działu. Jeszcze nie mam takiego konta. Tak nie wycelę od niego, no nie mogę. Nie mam takiego konta dobrego. Dobra, to żagielki i ten, bo my będziemy skręcać teraz. Ale się lagują. Aha, bo ja i ty to samo. Ja pierdolę. Nie widzę jak płynąć. Dobrze płynę? W prawo. Trochę w prawo, bo czekają. Ja daję lewo, ten w prawo, ale się lagują. Był chyba typ w wodzie, mi się wydawało. Tak, wszedł. Wchodzi, jest. Dostał z pistola. Łapię kotwicę. Dobra. W ogóle Bed nas to ogląda i widzi i mówi, że mamy im najebać. Dobra, jesteśmy coraz bliżej. Żagle trzeba dostosować. Nie chcę nas konkretnie zasabotować, ale... Ale ja tu kontrolę mam nad tym, bo widzę to cały czas. No, opuści kotwicę i będziemy w tyle, nie? Od razu przestaniemy ich doganiać. Oj, daj do armat i Darek skręcaj w prawo. Już prawie go mamy, grubasu. Ładnie. Daj do armat, cokolwiek. No kurwa, czemu kartu? Kartu, gdzie ty jesteś? Ja wypadłem teraz. Dopiero. Ty, tu jest jeszcze jeden statek przed nami. No. Nice. Kurwa, nie wiem co robimy. No nie wiem, teraz musimy zawracać w lewo do tamtych. Najpierw ciśniemy tych na plecach. Odwracam się do działu od razu, do działu. Będziemy się z nimi znowu napierdalać. Nie, ale tam, do tamtych. Strzelaj na do tych po lewej. Dobra. Wyżej trochę. Ho. Dobra, nie ma co marnować kul. Żagielki od razu. Kurde, no trochę dostali tam pizdę. Dostali, ale kurwa. Znaczy no tak, no to na pewno nie mają takich zapasów jak my. To na pewno. No nie w ogóle z armaty nie strzelałem, więc... Proszę ja ciebie. No niestety pod wiatr będziemy płynąć. Mogą generalnie palić gumkę. Oho. A tamte osły za nami płyną. No jebane kurwy, no czemu zawsze musi się tych chujstw zacząć roić, jak kurwa i zaczniemy z czymś napierdalać albo z kimś. Dobra, nie strzelajcie do nich na razie, nie ma sensu. I tak są darmowe te kule. No nie mają tęczową flagę, jakieś geje. No ich też trzeba zabić. To ich tym bardziej. Ej, syrena, ej, tutaj jest gościu, dwóch jest gości! Czyli ten jeden. Rekin go atakuje. Wyjebałem go! Wyjebany został. Z papci. Ale uwaga na drugiego. Rekin go zjadł. No i zajebiście. Ale tamten ucieka. No kurwa, te tęczowe szmaty nas gonią. Wypierdalać, kurwa. To chyba jakieś pro playery z tego co widzę. Będą strzelać? Bo się bokiem obracają. Nie strzelaj, nie ma co. Różowe lampki. No ale co z tym żaglami? Ale Resident Sleeper jest to, że kurwa te statki w ogóle nie poruszają się z taką samą prędkością. Dobra, widzę Galeon na NW. Galeon na NW widzę.
Nie mylę się? Galeon wroga, czy... Czy to piraci? No, piraci. Piraci, no piraci. Dobra. Bądźcie czujni, bo nie wiadomo, kiedy te kurwy będą chciały wskoczyć na ten statek. No, musimy ich piersi na... Właśnie, musimy piersi tam wskoczyć. Ja bym tak, wskoczył to... na statek. Tylko szkoda, że nie mamy żadnej beczki. Tak, to ktoś tak no kamikadze i elo, nie? Kamikadze no. Jest dobra... Trzeba było wziąć tą beczkę. No nie, bo w sumie nie zdążylibyśmy wtedy ich dogonić już. Gościu płynie do nas, gościu nas płynie. No to... Shotgun i w pizdę strzał. Będzie wchodził? Było widziane. To jest coś pięknego. Możliwe, że ich zaatakują piraci, chociaż oni chyba akurat ci są tacy bardzo neutralni. Zabierałem bronie palne. Kto wie, idą w ich stronę. Gramy teraz na cierpliwość, nie? Tak naprawdę. Liczę na to, że się piraci przyłączą. Chyba tak. Do hunta naszego. Jakby ich tak zblokowali tam. No to by było. Tak, pizgają ich, bo taka muzyka się włączyła raczej, to jest... No, to idę wymienić jednak szable. Uwaga na te pizdusie, czy nie wyskoczyły gdzieś. Ja, no teraz to... Co, gonią ich ci piraci, czy nie? Bo nie widzę tych piratów. No, oni są między skałami. Co za gówniaki. Ty, a kurwa kartel, co ty robisz w wodzie? Wiesz co, zrobiłem jeden z wielkich błędów. Przytrzymałem sobie szabelkę i wtedy zszarżowałem. Zrobiłem szarżę szabelką i wypadłem. No, skrzynki na dół poznosimy. Na razie to i tak jest Resident Sleeper. To możesz to zrobić. Trzeba patrzeć na moment, w którym wiatr się zmieni. Trzeba cały czas patrzeć, bo jak się zmieni, to oni pewnie tego nie ogarną tak szybko. I to będzie nasza szansa, że... Ej, uwaga, chyba są te beczki w wodzie. Ta no. Ale to są akurat zwykłe. Aha, dobra. No już się wystraszyłem i zacząłem skręcać. Nie no, już tyle nie mają. Właśnie. Oni też nie mogą mieć dużo surowców. Ty, a ci piraci chyba gonią jednak. No strzelają do nich ci piraci. Co oni robią? Zatrzymali się? Bo tak bokiem jakby się ustawili do nas. Ty, no oni skręcają w lewo. Dawaj w lewo, dawaj w lewo. Nawrat, dawaj w lewo całkiem. Całą pizdę w lewo? No to jeszcze trochę daj, jeszcze kręć. Jak będzie dobrze określona odległość, to prosto do nich można wjechać. Tak, dobra. Na razie tak możesz lecieć, ten pływać. Ja jestem normalnie w armacie. Na dwa baty ich teraz weźmiemy. Ty strzelają do nas piraci. O fakt. No to nie dolecę. Dawaj pełna w lewo. Jebnie. Dziwne, oni dopłynęli już do tych typów w sumie. O kurna. Dawaj. Robimy clash. Jebnie. Kurwa rekin. To jest pojebane. Nie powinno być tak, że jest możliwość, że kilka naraz tych jebanych popierdolonych akcji. Jaki to w ogóle rekin? Ej, czekaj, nie strzelaj, bo może on ich jebnie. Bo taki jakiś wkurwiony tam płynie. No. A jednak zawrócił, no niestety. Kręcaj bez. W prawo, bo wjedziesz w kamień. Piraci sobie już odpuścili, więc...
Chociaż nie wiem. Nie dajcie się tylko rekinowi wyjebać poza okręt albo zabić, bo to jest kurwa przykre bardzo wtedy. Żagielki trzeba powoli ustawiać, bo będziemy się za chwilę pewnie tak przestawiać, żebyśmy mogli... No Edwin tam może żagiel ogarnąć ten z tyłu, a Karol ten z przodu, na maksa w lewo. Coś nas zjebło. Chyba mi się wydawało. Nie, no nie, nic. No co za kurwy głupie. Ale pajacerka. Wow. Do kogo tu strzelać teraz, wariacie? To oni ich kurwa zasłonili, no bez pierdolenia. Dobra, jebniemy w nich. To ja tam od razu skakuję. Kartel, ogarnij lepiej dół. Ja że są nas... O nie, to są pancerni. Niedobrze, bo to są pancerni. Ale nas przyblokowali. Ja pierdolę, jak oni chyba tych graczy tak specjalnie osłaniają. Dobra, jest z powrotem, bo to są pancerni, to ich nawet nie rozwalisz. Beka. A co się stało? Nie no, Krzychu łatał i akurat dostał z armaty. W pizdę? Zadza. Dobra, spierdalamy, bo nie ma co się walić z tymi skurwysynami. No chyba, że chcemy. No co, to jest paka salwa leci. Do kule. Oni zaraz będą zatopieni, spokojnie. No a my, a żebyśmy my nim, czasem nie byli. O, tych co z armat strzelają cię powalić. Ja pierdolę. Przeskakuję. Ale go. My tu już tak ściśniemy, ile mu damy. Kartel, dawaj w tych, co z arma schowałem. Jestem bez broni. Zabili mnie, no bez pierdolenia, kurwa, co to było? Między skrzyniami mnie byli w stanie trafić, no oni są jacyś pojebani ci strzelcy, mają takiego aima. Na dwa baty mnie wzięli, jeszcze kurwa z shotguna nie zginął na hita, co za gówno jebane. Aaaa! Ale wkurwia czasem ta gra, no. No jak niby ten shotgun działa, że typ był mnie w stanie zajebać jednym strzałem, a ja kurwa nie jestem w stanie szkieleta zabić. No niestety, no. No nie powinienem przeskakiwać, bo... Ja zawsze ogarniam, kurwa. To ja jesteś na statku? No już się odradzam. Ogólnie to oni widzę, że mają bardzo słabo zalany ten statek. No mają słabo, bo nie mają żadnej beczki na dole. Nie wiem, biję te szkielety, strzelajcie do tego. O, dolny pokład już jest prawie cały zrobiony. Jeszcze bananów na szczęście. No tak jak u nas zresztą. No to... Ktoś tam musi lepić. Dół już jest zalany. O, rozwaleni. Wylewaj wodę, kartel. Ja łatam. Kurwa, znowu coś jebło. Dobra, ja zrobię te szkielety, tylko... Zajmijcie się tam na prawo, bo tu się woda ładnie wlewa. No jeszcze raz jebło. No, weź kurwa, otwórz tą beczkę. Oła. Za mało dziur jest w statku, musicie narobić. No, na razie to nie mogę otworzyć beczki, bo strzelili tą kulą głupią. Naprawdę?
dalej, bo nic się nie ruszyło jeszcze. No bo teraz to oni generalnie nas wyprzedzili. Znaczy my ich wyprzedziliśmy. Chyba na nic się kończą. Muszę połatać. Ale te szkielety to jest na pewno z 20 zniszczyłem. Oni się cały czas odradzają? I odradzają. No to jest kurwa głupie. Nie wiem, z wiaderkiem chodzę i wlewam na statek. O, karta teraz napierdalaj. No, wal w środek statku, bo dół jest cały zalany. Dobra, dostali tam, ale nam te. Zalewa się, dobrze, 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 jest git. Gościu z deską już biegnie, tego zabijam. Zaraz raczej zginę. A, koniec, po nim. To już na 100% po nim jest. Dobra. Też w ogóle trafiliście ich taką zieloną kulą i oni stoją w miejscu i się boją. No, zginąłem. Słyszałem ten wystrzał, który cię zabił. Jak egzekucja jakaś. Dobra, rozjebani. O kurde, ale się tam działo na dole. Dobrze, że na dole nie byli złoci, bo na pewno nic tam nie zrobił. Dobra, kartel, patrz gdzie oni są dokładnie, żebyśmy, że jak nam zniknie ten statek, żebyśmy dobrze się zaparkowali. No dobra. Kurwa, czemu ten jebany żagiel jest wywinięty? Na maksa, dobrze. Kiedy nie jest to konieczne. Ale ładny zachód słońca, nie? Fest dobry. Fest dobry. I gdzie oni byli? Tutaj w prawo jeszcze. Nice. Było masno, nie? Byle masno. Tutaj, dobra. Na pewno była skrzynka taka wulkaniczna, paczka. Co tam jeszcze było, to nie. Ale za to uciekły nam tamte kurwy, więc niestety wyprawę można uznać za zaliczoną w 50%. Tam jeszcze dwie kapitańskie skrzynki. Od razu możemy ten Strongholda pizgać, bo jest kolejny. Albo nie wiem, czy oni ten Stronghold, czy jest aktywny, czy nie. Ciężko powiedzieć. Czy ktoś go teraz nie robi, bo przed chwilą te oczy były czerwone. Zjadałem. Idziemy to sprzedać. Co to za strzał? Egzekucja Edwina. Chyba. To chyba w ogóle jest outpost zaraz na wprost nas. Kapitan Chesty wyglądają tak samo. Tylko te są porośnięte jakimiś. Tak, to jest outpost. Dobra, żagielek pierwszy rozwinąć proszę. Bo jest nierozwinięty. Tak. Ty se możesz co najwyżej kocyk rozłożyć. A Angela nogi? Ja ogólnie muszę jechać do sklepu. Mama kazuje, bo gada, że jest chora i sama nie jedzie. Dobra, to zaraz pojedziesz, tylko sprzedamy, nie? No, sprzedamy i ja będę miał takiego awka z pół, no z 20 minut na szybkości. Git, my sobie też zrobimy. No. Kurwa, no i nikt mnie nie słucha na tym kurwa statku. Mówię, żagiel rozwinąć do chuja. Co ty chcesz? Awe Max sobie odpaliłem. Nie, żagiel w jednym.
No, kurwa, mówię, że na tym statku tylko się rozwija papier toaletowy. Nawet nie to. Teraz to już podnosić ten żagiel. Kotwica do chuja. Noli. Ten steruje, ten kurwa. Ten chleje pod pokładem. Trzeba go będzie w klatce zamknąć, żeby nie miał dostępu, nie? No zaraz można było to zrobić. Dobra, dawajcie, nosimy te skrzynie. Woda się chyba leje. Kurwa, na jebańcu jeden, ja to zalepię, a ty weź iść z tą, kurwa, skrzynią. Dobra, idę. Pewne nawyki z rzeczywistości, nawet w grach wychodzą. Będzie kosztowała ta paczucha. Ta. Wiele zachodu. Kurwa, że no, obrzygał skrzynię. A coś też. Ty, wyjebało mnie z gierki. Was też? Nie. O, to dobrze. Czekajcie, nie sprzedawajcie tego jeszcze. No, dobra. Ale nie wiem, czy nie zniknąłem ze skrzynką razem. Nie, leży. Leży? Dobra. Słychać jak spadła. Bez kitu. To było dziwne, tak idę i nagle wyjebany zostałem. No, gdzie jest ten? Spuny Circle czy tam Obscure Galaxy Gold? Buko. Gold Buko. Bukake? Ładnemu chleb na myśli. Dobra. Are you joining to game? Yeah. Dobra, zaraz będę. No to wiecie, tak nie czekajcie, tylko po prostu noście te skrzynie pod tego gościa już, nie? No ja tak robię. A, dobra. Tylko kurde. Nie, tylko nie wiem do końca, gdzie to sprzedać. Już jestem. Ja nie jestem zawsze w tym namiocie. Jest jedna na stąd. No, network errors. IGM zielony. Szmarak. Czekajcie, bo ja nie patrzyłem, gdzie on jest. A, tu jest. Dobra. Bo ja sobie w tym czasie chyba popłynę i kupię ciuchy tam. Na wyspie wulkanicznej. No to ja z tobą, nie? No jak? Szkoda, że nie 69, a czaszka Bebiego. Dobra, wszystko. Jeszcze mermaidowy gem. No. Mermaidowy. I 1500. Gold Hunter.
Morrow Peak Outpost, on jest dokładnie na SM, wiadomo. Dosyć daleko, niestety. Ja się tam przypłynęło, spędziłem 6 minut. Fajnie by było, jakby tu można było te statki kupować. Jakie statki? Bo statki kupować sobie. Za siano. A nie tylko skiny do nich. No ale to na chuj ci inny statek. No ja mam na przykład statek trzyosobowy, ale inaczej wyglądający coś teraz. Aha, że tak. No w sumie. No tak de facto. Kurwa, ale żagle to nie podciągnięte. Pewnie kotwica nie skręcona. No, no co, to przecież wszystko jest tutaj ogarnięte. No, właśnie ja widzę. Właśnie widzę, jak jest ogarnięte. No to co, na jedną dziurkę, ale widzisz, ile mniej roboty mniej. Ty, bo mliczka zapomnieliśmy zabrać. No on poszedł przecież. Płynie? Płynie. To czekaj, żagle pełna moc. Nie no, podciągnę. Ten. Pęto kiełbasy rozwin, czekaj. Zdążę, bo zwinąłem tego. Bo zwinąłem żagle. Zdążę. Ale kurwy. Ha! Wypadł! Chcę zablokować drabinkę tylko. No nie! Ty kota się! Co ty robisz? Aha! On nie wsiadł! Myślałem, że już... Dobra, to kot... On mnie zablokował! Kotwica! Kotwica opuszczona, czekamy. Ale wiesz, że to nie miało znaczenia, bo i tak przeze mnie przenikniesz, nie? Ale nie mogłeś wejść jakoś. Ale troluję. Okej, bo... Wszedł? Nie wejdziesz. Nie weszłeś. Parto. Ale... Dobra, żagle, znaczy kurwa kotwica do góry. Człowiek za burtą. No, normalnie. Ty masz kurs na to miejsce wytyczone, Edwin? Gdzie ty chcesz płynąć? Na SE. Na SE, dobra. Łobeczki! Kotwica, chuj, już za późno. Dzyndzoli dzwoneczkiem. No, właśnie informowałem. Słóweczki. Jakbyś next time zobaczył, to wcześniej powiedz, to się nawet zatrzymamy, bo frimatsy zawsze spoko. Motherfucking dick suck, Clint fucking fuck, fuckity fuck, fucker fucking fuck, fuckers. Kto to był? Kogo przed chwilą przeczytałem? Oj, nikt tu chyba The Walking Dead nie czyta, ani nie ogląda. Tak. Kurde, muszę iść do tego sklepu, a mi się nie chce. A w Biedronce oczywiście będzie godzina w kolejce. No, typowo. Dlatego do Aldi się chodzi kupować. No właśnie tutaj nie ma, nigdzie blisko. Aldi tam chuja masz. No co ty, dobry sklep właśnie. No nie wiem. Tak nie powiedziałbym. Dobre są rzeczy w Aldi. No i wszystko, ale... Perełki są oczywiście.
No i kolejek nigdy nie ma. Ale mamy mały kulek. 33. Cinkę, 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 bro. Pływajcie po wyspach i zbierajcie surowce. Ja o, normalnie, brawo, żeśmy dostali Networks Errors. Jak cię wyrzuciło. To Bedi ogląda nas cały czas, fajnie. No. Zaraz będzie nowe wdzianko. No, wyjebało mnie. Chwyć ster, chwyć ster. Bo jebniemy. I zatrzymaj się w tym miejscu, bo to chyba jest takie miejsce, gdzie można kupić... Powiem ci, że akurat wychodziłem i słyszę, że krzyczysz, że cię wyjebało. Ale gdzie wychodziłeś? No, z pokoju. Aha. Dobra, jest za dwóch chwila. Dobra. No. I co, złapałeś ten statek jeszcze? Tak, w ogóle biegnę, bo tutaj jest taki outpost, o którym wcześniej myślałem. Tak, tak, tak. Właśnie chciałem ci to powiedzieć. Mówiłem ci to, ale ty już nie słyszałeś. Co jest, kurwa, z tym Sea of Thieves? Nie mogę się teraz załadować. Ale też chciałem się tam zatrzymać, bo tam jakieś nowe rzeczy były. Wypierdalaj, kurwa, z tym. Czemu, kur... No, rany. Co jest? Rogue Sea Dog Sales, unlock a 50 level czegoś tam. No powiem ci, że szału nie ma. Syf jakiś. No już, czekaj, też chcę sobie zobaczyć. No czemu nie mogę, kurwa... Ja pierdolę, ale ten Xbox jest rozjebany w pizdę. No i gdzie są moi znajomi? O, teraz nagle się pojawili, tak? Ustaw temu Głowackiemu, bo jak będziesz kończył grać na jego koncie, jakiegoś chuja na awatarze czy coś. A, przedłużasz subskrypcję, żeby mu 80 zł ukradł z konta. I to jest dobra postawa. Piątka dzisiaj oddana, a potem 80 będę musiał mu oddawać. No za te przykrości, jakie nas spotykałem w tej gierce, to nie wiem, czy bym chciał tutaj jakąś dobrowolną opłatę wdrożyć. Co tak daleko jesteśmy tam od tego miejsca? No bo stoję w miejscu. Dobra, to czekaj, to podpłyńmy tam. No ale mówię ci, że tam jest tylko hak do kupienia. No ale chciałem sobie wejść. Dobra. Do marketu. Haha. Dobra, weź tam zaraz kotwicę zarzuć. Kurwa, gdzie ty jesteś? Próbuję ci pomóc, a ty zachowujesz się jakbym nasrał ci do płatków. O kurczę, jak zaparkował. No i co, syf jest? No, dwie kule chociaż. O nie, 5 kuli banany, dobra. Tu jeszcze może coś pozgarniam. O, deski jeszcze są. O, więcej kul. 10 kul.
Desek mamy sporo, to jest plus. A w sumie banany warto mieć przy sobie. Nie leje się woda? Nie. Od czego? No bo tak przetarliśmy trochę. Nie no. Ja bym się śmiał, jakbyś tak tańczył przy tym typie i nagle by wstał i byś dostał ze szabelki po nogach. To na maratonie, jakbym tak tańczył przy typie. To. You know what I'm talking about? Wiesz, co to jest za pieseneczka, nie? Nie, chyba nie zrozumiałem przekazu. No, stereolowe. Aha, no dobra. Ferdynand Kiepski. Jeszcze wcześniej znałem, ale... Tak, nie no, ja wiadomo też, ale właśnie głównie przypomniałem sobie to o tych memach. No tak. Nie bas. Sprawdzić, gdzie to jest już. Now you're gone. I lost my love, but you were strong. Daleko. Kurwa, czekają na jakąś reakcję tej Julii i... A odebrała wiadomość? W sumie nie wiem, nie sprawdziłem. Ale chyba już tak, no kurwa. Nie. Lewactwo, I don't feel so good. Ale dobre. A Instagram, Niba. Will the pictures hanging on the wall? Layers of Fear 2, już graliśmy. O, Layers of Fear 2 będzie, ale chętnie kupię. O, ja nie kupię. Horrorki są dobre, tylko że są za drogie. Na długość gierki. Now you're gone.
I don't feel so good. Trzeba wejść. Obejrzeć sobie na JBZDY, co jest fajnego nowego. Prawdziwy facet jest jak serce, jak bije, to dobrze. Erasmus Plus, ona jedna ich 30. No to też, też prawda. Zawsze mnie to rozwala, jak Janusze targują się na OLX po zaoferowaniu 50% ceny, za którą rzecz jest wystawiona jako karty przetargowej. Używają stwierdzenia płacę gotówką. Czy oni kurwa myślą, że inni ludzie płacą kurwa w ratach albo kapslach, czy kichuj? No jest tak, jest tak. No powiem ci tak, większość tych ludzi, którzy pisali do mnie o tego Divisiona, to nie byli normalni ludzie. Wczoraj gości chciał ode mnie dane do przelewu i do teraz przelewu nie ma. No w weekend to nie przyjdzie. No nie, no ale on to zrobił tam telefonem, ten przelew ponoć. Mhm. Ford stałego kurwa buta, starego buta. O kurde, czekaj. A, mody do Minecrafta. Zygmunt Heiser z rodziną. Niezłe. No, normalnie. I ten mem, konsole nowej generacji wychodzą, a Todd Howard już Skyrim'a 5 robi na PS5. Skyrim 5. Znaczy nie Skyrim, testa 5 Skyrim na PS5. Daleko to jeszcze?
No, chyba nie już, ale tą wyspę musimy ominąć. No, dokładnie, prosto. O, mało brakowało. No. Niestety, ale nie chciało mi się przerwać tej piosenki. Heroes Zeros. Tym Avengers Endgame jeszcze jakaś część będzie, czy nie? Czy to jest faktycznie koniec? No nie wiem, no kurwa, nie widziałem filmu, więc nie potrafię się wypowiedzieć. W sumie. No jak Endgame? Chyba nie zrobią Endgame 2. Nie, po prostu inny tytuł. Nie wiem. Tego co wiem, to Thanos zginie, bo mu Ant-Man w dupę będzie. Ale tego Ant-Mana jeszcze ani razu nie oglądałem, bo jakoś mnie nie ciekawi ten super bohater. No nie, to jest fakt, mnie tak samo. Przyłącz się, to... Rapów słucham teraz. Będzie na rower później wyjść. Za gorąco mi jeszcze tutaj w tym pokoju zrobiło. Tycznie do okna otworzyć. A sole coś wiące na majówkę są uszykowane. Zobaczymy ile to zajmie, żeby obudzić taką osobę. Piraci przed nami, tego. Kawałek. Dobra, gdzie jest ta wyspa? Delikatnie trzeba w prawo skręcić. Onara. Wyleciałem. Frajer mnie szuka. Odwróć się.
No i co machasz? Jakby nie widzisz. Do twojego starego macham. Do golden tego. Burkę. Tak, burkę. Wulkaniczny chest jest na tamtej wyspie. Ta, no. Tak samo jak ten smok, który przeleciał do Disa. Nie, to on nie przeleciał do Disa, on przeleciał do wrogów Disa. No wiem. No coś jest napisane. Roxana węgiel. No, to jest dobre. No i żagielki do góry, panie kolego. To nie jest... No tak, ale my i tak nie mamy nic, nie? Chyba tam popłyniemy na ten statek w pław, co? Można i wpław. I co tam ciekawego? Nie wiem, kotwica jest na pewno jakaś tam krakenowa. Nie podoba mi się, jeśli ma być szczery. Tak kolorystycznie to ja bardziej... Jakiś czarny, jakiś taki, no nie, taki oczojebny, fioletowe jakieś gówno. Ale tamta szabelka mi się podobała. Co oni tu mają ciekawego? Kurwa, request the master David's voyage na te płonące ciuszki. No, tą czapkę bym chciał mieć, ona jest spoko. No właśnie, Master Davis, a my tego naprawdę żeśmy nie zrobili? No ja właśnie nie wiem jak to zdobyć, wiesz? Czekaj, wpiszę se Masters Devious Voyager. Master Devious... Mastery. Hehe. Sorry, bo by ci się automatycznie wpisało już. Musimy ukończyć 5 wojaży.
od Gold Holders and Order of Souls. Od, a nie wiem ile mamy tych wojaży ukończonych. Podpływa ten galeon, wiesz? Idę sprawdzić od innej strony, co oni mają zamiar tam robić. Na razie widzę tylko jednego typa. Oni mają full. Jak się chowała broń? A tak. Let's form an alliance, to już. Weź tą flagę jeszcze wywieź. Ojej, oj. Pod którym jest ten? O, tu. Byłaś jakim grubasem gra. Takim jak ty. Jak było? Bliźniaki? Twins? Tak.
Dobra, ty już okupiony, to możemy płynąć. Ile? Dobra. 70 tysięcy ponad wydane. Kurde, ale fajna ta snajperka. Wow. To mają na statku. Chyba nic. Ale drogo mają tutaj. Czy oni takich biedaków udają? Bo jakie mają fajne armaty. No wszystko mają krakenowe. Nie, możemy z full skamować. Ha? Ryb. Typ nie ten. Do znajomych zaprosił? Tak. Po co jak ich zaraz będziemy strzelali? Nie wiem. Mizuko Zerakia. Nie mam pojęcia. Who are you? Dobra, płyniemy. Kończymy. Co kończymy? Granko, nie? Dobra. Ja bym sobie zrobił z pół godziny przerwy. I tak właśnie robię. Jeszcze 100. Trzeba by było na rower jeszcze wyjść. O 5:00.